Cześć, witam, jestem Kawy DJ, a to jest drugi odcinek z gry Castle Crashers, podejście jako złodziej. No. I jestem tam, gdzie ostatnio zakończyliśmy, czyli przy matce Troll. Doszedłem tutaj poza nagrywką. Bo jak pamiętacie, nieraz z nieznanych mi przyczyn, ale po prostu nie udało mi się jej pokonać. A teraz to będzie takie łatwe. No, a więc matka Troll idzie na zawał. Matka Murzynków Bambo już nie żyje. I dzień dobry, strająca sarna. No i teraz pan duży troll wrócił z mlekiem. Uciekamy przed dużym Murzynkiem Bambo. I duży trochę ze wścieklizną. Kurde, muszę wydrapać się po nosie, akurat muszę tylko przeszkodę. W ogóle jakby ja zawsze lubiłem jakoś te... Bardzo lubiłem uciekać na tych zielonkach, aczkolwiek nigdy nie trafiło mi się, że mógł ujrzeć tego strającego. Bo ogólnie to wiem, że da się na multiplayerze, aczkolwiek jakoś nigdy mi nie trafił, mimo że jesteśmy 3-4 osoby. Ale to było w sumie już dawno temu. Więc nie wiem. No to dobra, kłody, jemy bananki. W ogóle pamiętacie słowa z poprzedniego odcinka, że żyrafa na późniejszych etapach gry już się nie przydaje? To jednak się pomyliłem. Ja przeszedłem już grę Zielonym Rycerzem akurat, gdy widzicie ten odcinek. I... No, okazuje się, że praktycznie całą grę używałem żyrafy. Tylko pod koniec zmieniłem na orła, bo trochę ciężko mi było. Ała. Nie to perzyki. No jakim cudem?
No i dostał kulą na łeb. No i walka z bossem o dziwnym mechanizmem. Czyli katniki. Bo teoretycznie to musimy nie dość, że niszczyć kulę, żebyśmy mogli go osłabić, to jeszcze bijemy mu więcej, gdy jest osłabiony. Mała. Nie trafi. Siema. A, myślałem, że można go przeskoczyć. Jakoś nigdy nie próbowałem, tak szczerze. Reken! Można go walnąć. No i idzie. Kapisz, nie wiem czemu, ale jak wiesz, zawsze dla mnie był takim łatwym bossem. No niestety nie, to jeszcze mały problem, ma troszkę więcej życia. Ale tak, to nie zawsze było łatwe. No to welcome panda. Dotarliśmy na wyspę dzikich kung fu pand. Które są dzikie. Jak sama nazwa wskazuje. Ogólnie każdy etap gry chce nas jakoś do czegoś doprowadzić. Jeden pokazuje, jak właśnie z bossami. Drugi to już pod konkretnym. A tutaj mamy już miśki, które potrafią używać magii. To się jako przeciwnik potrafią używać magii. Ojojoj, głowę odciąłem. No trudno. Ofiara to ofiara. Ała. Ej, co jest? Zeszł w pieniążka, nie zabrałem go. Ale skam. No i teraz walka z wielkim Kung Fu Pandus. Kung Fu Pandus. XD. To jest teraz taką nazwę sobie wymyśliłem. Do tego bossa.
Jedyne co jest problematyczne w tym bossie to to, że ma pomocników jakoś. A tak to jest po prostu zwykły przeciwnik, który się kręci. No po prostu nic więcej. Ała, jednak mnie trafił. To przeciwnik. To jakiś sługu tutaj. Umarli. Juhu. Bo ja pitole. Zawsze mi się jakoś wydawało, że ci więksi wrogowie, puka na peczkach, o których później w tej grze, zawsze jakoś wydawali się, że byli bardziej, że byli mniej wytrzymali i byli bardziej podatni na magię. No to jakiś fałszywy but pandów? Pandutów? O kurde, kradną. Kradną mi babki. A nie, 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 to tego trzeba zabić. Nie, to będzie to coś w tej grze, co należy tępić. I gluty też. Według mnie gluty to najbardziej denerwujący przeciwnik w tej grze. Jakby łatwy do zabicia, łatwy do... Ale denerwuje! Jak się złapie, to już jest przesrane. Kurde! W takich dużych ilościach to jest dramat. I teraz mam mało życia na zabicie Pipistrillu, czyli bossa, który sra. Sra, żeby atakować. Nie posrało czyjego. No i umarłem, ja pitole. Magia. Magia to jak przemoc. Rozwiązanie na wszystko. W ogóle ciekawe, że ten odcinek już trwa 15 minut.
No, dosłownie nic tutaj się nie zadziało. Po prostu uciekaliśmy przed trolem. Z takim dużym murzynkiem bambo. Pokonaliśmy bossa pandzieł. Pandusów. I w sumie to tyle. A, i jeszcze kaskusza zabiliśmy. Aczkolwiek te odcinki będę starał się robić tak, by były 20-minutowe. Bo nie wiem, czy po niej wyjdzie jakoś. Żeby takie około 20 minut było, po prostu było, bo nie sądzę, by ktoś oglądał dłuższe takie filmy. Kurde, wysrał się na mnie. Kurde? No. A, jeszcze jeden nie powiem. No to w taki sposób pokonaliśmy drzwi w stylu. A kasrającego nie to pewnie. Dlaczego coś nie mogę coś... A, why not? Chociaż... Nie. No i co? Dalej do zamku już nie dojdziemy. Bo jak robimy już flowery chwilę, to jeszcze trzeba ukończyć to tam. No więc co? Mam nadzieję, że odcinek się wam się spodobał, taki na luźno. A i jeszcze jedno, zanim zakończę. Od razu powiem, że następny odcinek na tym kanale nie będzie z Castle Crashem. No więc trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, czy tam suba. No i żegnam. Bye.